Na targach e-handlu jestem chyba trzeci bądź czwarty raz, szczerze powiedziawszy, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale jest już któryś raz. Bardzo polecam te targi nie tylko wystawcom, nie tylko firmom, które chcą świadczyć usługi dla e-commerce'u, ale również i głównie, przede wszystkim właścicielom e-commerce'ów, e-commerce managerom. Jest to niezwykle, jest to super miejsce do tego, żeby znaleźć nowe rozwiązania, żeby posłuchać też prelekcji, na których można się dowiedzieć wiele szczegółowych informacji, jak po prostu podnieść sprzedaż w swoim sklepie internetowym. To można powiedzieć system do zbierania opinii w internecie, do marketingu opinii, aczkolwiek chyba to jest trochę zbyt mało, żeby opisać ten system. Mógłbym Ci opowiadać w 20-30 w godzinie, mógłbym Ci opowiadać, do czego służy nasz system i jak z niego korzystać. Zapraszam, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej do nas, chętnie o tym opowiemy. Generalnie zwiększamy sprzedaż poprzez opinie w internecie. Realnie zwiększamy sprzedaż. Samodzielne zbieranie opinii polega na tym, że pozwalamy po prostu użytkownikom na wystawienie tej opinii. Nasz system pozwala na to, żeby zbierać tych opinii więcej, bo przez nasz system przynajmniej 24% klientów, którzy kupują, dokonują zakupów w sklepie internetowym, jest w stanie zostawić opinię. Do tego dzięki naszemu systemowi zbieramy opinie, które są treściwe, długie i zawierają w sobie mnóstwo słów kluczowych, mnóstwo szczegółowych informacji na temat produktu, dzięki czemu podnosimy realnie sprzedaż, a nie tylko robimy liczbę, nie zwiększamy liczbę opinii w sklepie. Myślę, że przede wszystkim, żeby zwiększyć sprzedaż w sklepie, żeby zyskać wartościowe opinie, żeby klient, mówię o tej sferze wizerunkowej, klient, który wchodzi do sklepu, żeby widział, że rzeczywiście klienci, którzy zostawili tą opinię, jest ona na temat produktu, a nie wszystko polecam. No i przede wszystkim wystarczy wejść na naszą stronę i zobaczyć, jakie firmy z nami współpracują. Myślę, że to mówi samo za siebie. Przede wszystkim powiem oczywiście zbieranie opinii, zbieranie wartościowych opinii, które mają to, co mówiłem już wcześniej zresztą, ale też udzieliłbym takiej rady, żeby się uczyć, żeby jeździć właśnie na takie wydarzenia jak dzisiejsze, zbierać wiedzę, podpatrzeć może też od konkurencji, z czego oni korzystają. My na przykład mamy takie doświadczenie, że firmy, które mają tą mentalność rozwoju, podpatrują po prostu od większych firm, którzy są naszymi klientami, że korzystają na przykład z naszego systemu i wtedy do nas przychodzą, mówią, my też chcemy mieć takie wyniki. Myślę, że jest to bardzo dobra droga, żeby patrzeć na większych, uczyć się od nich, ale też jeździć na tego typu konferencje, targi, żeby wiedzieć, jakie są trendy, jak się zmieniają i za czym nadążać. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, no bo to jest bezpieczeństwo biznesu, nie tylko bezpieczeństwo sklepu internetowego, ale też bezpieczeństwo Twoich klientów, Ciebie jako właściciela czy e-commerce managera. Dbając o dobry hosting, dbasz o to, żeby nie tylko biznes, ale też klienci byli bezpieczni. Zresztą mówiliśmy o tym ostatnio na naszym wspólnym webinarze. Myślę, że niedługo będzie nagranie, więc też warto tam zerknąć i dowiecie się, że to jest bardzo ważne.